Dzieda, kiedyś to na wsi były wesela. Łociec mój to nie łopoć jedą ze 3 dni trwały, a 2 3 dni to łociec głowę w serwatce mocu. Jak był młody, to prazie co wesele, to jeden z ząbkiem ziemniej, albo dziury w letniaku po bronach. U nas we wsi to się bzijali, mój Boże. Jak na które wesele nie przyjechała karetka pogotozia, to wesele nie było udane. Potem parę lat je we wsi pamiętać, co takie smutne było. Najczęściej to się u nas bzijali sachetami, ale jak który chciał tak nowocesnemu, to psiściami, albo z głupi komu przywalu. To go zaraz wszyscy obtorcowali i muzili: przecież sachetę, pazury, psisiek, cłoziek. Mój ojciec to by się był wyniesł przez te wesela. W szczęście za łon jest cwany i wyrobił sobie taki podstęp. Zawdy, jak zaceni się bzić i dochodziło do tego, że każdy musiał dostać, to mój ojciec wtedy podlatywał do płota i odrywał sztachetę. To te bziaki, co go gonili, odstępowali na trochę. To mój ojciec wtedy to dziuro nie ze sztachetami cmyk i tyle go zidzieli. A najgorzej było, jak z młodem przyjechała kawalerka spoza naszej parasii i nasze dziewczaki podrywali. To nasze chłopaki wtedy brony pod oknem rozkładali, dzina z kubel zamykali i fajery z kuchni w ruch. A jak chłopcy nie mieli gdzie uciekać, to przez okna i w te brony. A jak który nawet brony przeskoczył, to i tak po plerach dostał, bo u nas we wsi nawet najsłabszy 50 kroków nie rzuca. I do końca muzyki posłupcy mi spokój, a nasze dziewczaki tyle odneseni kawalera nie tańcowali, bo łopce golenie lecili. Kiedyś to były nasi wesela. Łociec mój, to by wam mógł więcej łopoziedział na osobności, bo ja to jestem mała i mi ziele mówić nie chcę. Bo zieta, ten łociec mój to dawne wesele chwali, zawdy mi powtarza: córecko, żeby nie ta muzyka na weselu u wejdziakowej Antosi, to i ciebie na świecie by nie było. Teraz to wesele soince, tyle jeden dzień trwają, takie smutne jakieś, nikt się nie bzije. A mnie się wydaje, że to czysto nowoczesność, bo teraz zamiast staziać płot ze sztachetami, to siatkami grodzą. Brony do ciągników kupują, to łomy są cielce, a z nich ich nie ruszyć. Tak to przez to nowoczesność kultura ludowana się umiera. Ale mnie się wydaje, że i chłopy są teraz jakieś takie słabsze i mówiące.